Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, stoimy przed portretem Ojca Świętego Jana Pawła II, świętego wielkiego papieża, naszego rodaka. 100 lat temu zaistniał w historii świata, w historii Kościoła, naszego narodu, naszej ojczyzny. Moje imię to Czesław, nazwisko Banaszkiewicz. Byłem bardzo blisko Ojca Świętego, gdy tutaj do nas przyjechał 14 czerwca 1987 roku. To było nasze wielkie pragnienie, żeby Jan Paweł II nawiedził grób księdza Jerzego Popiełuszki tutaj na Żoliborzu. Kilka razy czekaliśmy, wiele godzin czekaliśmy. Wielkie pragnienie było ówczesnego księdza proboszcza Teofila Boguckiego, aby mógł tutaj Ojca Świętego powitać. I mówił to wiele razy do nas, że chciałbym ucałować chociaż stopy namiestnika Chrystusowego. I tak się stało. Około godziny 8 rano przyjechał Ojciec Święty tutaj w bramach kościoła. Ksiądz proboszcz podchodzi, klęka na kolana i pragnie ucałować stopy Ojca Świętego. 80-letni staruszek, można powiedzieć, proboszcz tutejszy, klęka i by całować stopy Ojca Świętego. Ojciec Święty nie pozwolił na to, bo go ramionami uniósł i objął i uściskał. I wtedy Ojciec Święty, no byłem bardzo blisko, byłem prawie że obok wtedy. Ojciec Święty wchodzi do kościoła naszego i tutaj na środku przed ołtarzem wielkim długo się modli. Ale kochani, bardzo długo się modlił, skupiony, twarz jego w dłoniach i długo klęczy na tym białym klęczniku. Wydawało się, że to trwa bardzo, bardzo długo. I wtedy ksiądz Bogucki podchodzi do mikrofonu, żeby powitać publicznie, głośno Ojca Świętego w progach naszej świątyni parafialnej. Jednak ksiądz prałat ówczesny, sekretarz ksiądz Dziwisz, wskazał, żeby jednak nie było tego przemówienia, bo to była zupełnie prywatna wizyta. I za chwilkę podchodzi do Ojca Świętego, coś mu tam szepnął, no bo czas naglił i Ojciec Święty wychodzi przez kościół w otoczeniu księży kardynałów, kardynał Macharski, kardynał Gurbinowicz, kardynał Sodano i bardzo niewiele osób na zewnątrz kościoła, bo około 200 tylko mogło być obecnych, dlatego i dla bezpieczeństwa, dla porządku i tylko tyle ksiądz proboszcz mógł rozdać tak zwanych wejściówek, a reszta ludzi stała poza parkanem. Ludzie przybiegli i to nie jeden raz. Czuwali, biegali, kiedy Ojciec Święty będzie obecny tutaj. I Ojciec Święty wtedy, bezpośrednio wychodząc z kościoła, podeszliśmy do tego kamiennego różańca. Ojciec Święty unosi sutannę i przekracza te łańcuchy różańcowe i podchodzi do grobowca. Widziałem na własne oczy. Klęczy, przyklęknął i najpierw ucałował płytę grobową. Położył swoje dłonie na tym kamieniu grobowym i tak długi czas na tej zielonej trawie klęczy, modli się. Potem powstał jeszcze na postawie stojącej, jeszcze dalej zadumany stoi przed grobem księdza Jerzego Popiełuszki i za chwilę pobłogosławił ten grób. Jeszcze raz się pochylił, po raz drugi przedtem wydaje się, że pożegnał, powitał i pożegnał księdza Jerzego i odszedł już od grobu i wtedy
oczywiście spotkanie z najbliższą rodziną księdza Jerzego Popiełuszki, bo mamusia zapłakana, ojciec zapłakany, padają na kolana, całują dłonie Ojca Świętego. Siostra Teresa, bracia to Józef i Stanisław, pan Chrostowski, który wiózł księdza Jerzego, wszyscy otrzymują od Ojca Świętego różańce. Mama się bardzo ucieszyła, bo jako jedyna otrzymała w tym pokrowcu taki szczególnie ozdobny różaniec. I wtedy Ojciec Święty: dałaś nam wielkiego syna, ale mama mówi, to ja nie dałam, to Ojciec Święty, to Pan Bóg dał takiego syna dla całego Kościoła i dla całego świata, to Pan Bóg dał. Ja także dam, ale Pan Bóg dał. I Ojciec Święty za chwilę podchodzi do pomnika po prawej stronie grobu. Pomnik kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, wielki z brązu, i tam modlitwa i tam błogosławieństwo tego pomnika. Następnie Ojciec Święty poproszony podchodzi do dzwonu, który jest po lewej stronie, jak patrzymy na fronton kościoła, i błogosławi ten dzwon, bo ten dzwon jest nazwany imieniem Jerzy. Tam na tym dzwonie zło dobrem zwyciężaj, tam podobizna księdza Jerzego, ołtarz, uniesione dłonie, bo msza święta za ojczyznę, i tam święty Jerzy walczący ze smokiem po drugiej stronie. No, dzwon wykonany w Przemyślu jako upamiętnienie i zawsze przypomina nam uderzeniem mszę świętą każdego miesiąca w intencji ojczyzny. I za chwilę podchodzi pan Jacek Lipiński: Ojcze Święty, czy mogę w ten dzwon uderzyć? Oczywiście bierze żalinkę, rozhuśtał ten dzwon 5 ton i pierwsze uderzenie tego dzwonu właśnie w obecności Ojca Świętego i jego potem podpis do księgi, otrzymuje miniaturę tego dzwonu, który potem na prośbę księdza arcybiskupa Dąbrowskiego, sekretarza konferencji episkopatu, mogą przewieźć do siedziby sekretariatu i tam we wszystkich konferencjach episkopatu ten dzwon rozpoczyna obrady i zakończa. To była naprawdę wielka, wzruszająca wizyta, pielgrzymka prywatna Ojca Świętego. Dalej podchodzi Ojciec Święty do księdza prałata, jeszcze jedno uściśnięcie, ucałowanie, i do rodziców księdza Jerzego, no i wtedy już do samochodu, bo za chwilę się rozpocznie, za kilka minut rozpocznie się msza święta szczególna, kończąca kongres eucharystyczny przed Pałacem Kultury w Warszawie. I to byłoby wszystko, co chciałem w tej chwili powiedzieć, ale warto i to zaznaczyć, że ta właściwie prywatna wizyta, która miała trwać tylko około 15 minut, a trwała 38 minut. Trwała aż 38 minut. I to właściwie ta obecność Ojca Świętego jak gdyby była potwierdzeniem niedługiej już beatyfikacji naszego męczennika za wiarę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Czesław Banaszkiewicz. No już jestem kapłanem. W tym roku będzie 60-lecie, prawie za miesiąc. A rezydentem w tutejszej parafii świętego Stanisława Kostki, bo tutaj przy tym kościele patrzymy grobowiec kapłana męczennika księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego męczennika za wiarę. To tutaj Ojciec Święty przybył, Jan Paweł II, i tu się długo modlił i dwukrotnie ucałował tę płytę grobu księdza Jerzego, przed którym w tej chwili stoimy i patrzymy na ten grobowiec, bo pod tym krzyżem różańcowym, bo te kamienie wokół to różaniec, a gdy patrzymy z wysoka, to widzimy granicę Polski.
tak ułożone są w takiej formie te różańcowe, wielkie, ogromne kamienie. I pod tym krzyżem spoczywa trumna, w której są relikwie księdza Jerzego Popiełuszki. I Ojciec Święty tutaj tą bramą wchodzi, otrzymuje wiązankę biało-czerwonych róż, a później po nawiedzeniu kościoła, tam w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, podchodzi do tego grobu, tutaj dokładnie z lewej strony, unosi sutannę i po tej zielonej trawie podchodzi do grobowca, klęka, całuje grobowiec. To mogę powiedzieć, że można powiedzieć, że to było jakby powitanie się z księdzem Jerzym. Długi czas klęczy Ojciec Święty, dłonie ma oparte, położone na tym kamieniu, po prawej stronie klęczał, tak jak tutaj widzimy, podchodzi i klęczał długi czas. Później powstał, jeszcze zadumany, zamyślony, rozmodlony, jeszcze raz klęka i ucałuje po raz drugi, jakby żegnając się z księdzem Jerzym w oczekiwaniu na jego zapewne beatyfikację, o to się pewnie modlił i pobłogosławił grób, a potem przeszedł, tutaj stał pomnik księdza kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który potem został przewieziony do Zuzeli i tam ten pomnik się znajduje w Zuzeli, ale Ojciec Święty też krótką modlitwą i też pobłogosławił ten pomnik i później został przewieziony do miejsca urodzenia prymasa tysiąclecia. A tutaj przed nami jest wielki dzwon około 5 ton i ten dzwon został także pobłogosławiony przez Ojca Świętego, wraz z rodzicami, którzy stali obok. Rodzice byli zapłakani, klękali, pragnęli stopy ucałować. Ojciec Święty mamę uścisnął, dałaś nam wielkiego syna, to Pan Bóg dał Kościołowi wielkiego syna, mama odpowiada. Dzwon jest imieniem Jerzy, bo tam jest wizerunek księdza Jerzego i tłumy ludzi z podniesionymi krzyżami, bo msza święta za ojczyznę, a z drugiej strony święty Jerzy walczący ze złem, walczący ze smokiem. I potem oczywiście już był krótki czas i odejście do samochodu i dalsza pielgrzymka papieża. Kochani, na upamiętnienie obecności Ojca Świętego tutaj przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki jest na tej ścianie kościoła taki napis, popatrzmy, herb papieski. I jest napisane, ażeby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie Jan Paweł II powiedział te słowa 5 listopada 1984 roku. Proszę jeszcze zapamiętać takie słowa, które papież powiedział. To była jego modlitwa. Modlę się za księdza Jerzego Popiełuszkę. A jeszcze bardziej modlę się o to, ażeby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. O to się stale modlę. Niech ta śmierć będzie źródłem nowego życia. A teraz wszystkich, którzy pragną uczestniczyć, modlić się o kanonizację, proszę przyjąć kapłańskie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławiony księże Jerzy, a przede wszystkim święty Janie Pawle II, módl się za naszą ojczyznę, za Kościół na całym świecie. Módl się za nami.